McDonald's generalnie uratował mi życie. Ale świeci. Cześć widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Bowl Voyage. Dziś jestem w nieco okrojonym gronie. Jestem sama, Arek jest w pracy, a ja wybrałam się na moją pierwszą wycieczkę 100 km solo. Morale nisko! Także dziś czeka mnie mały test. Przede wszystkim psychy, bo ciało myślę, że da radę. Wybieramy się teraz do Tarnowskich Gór, a następnie na platformę spoterską do lotniska Pyrzowice. Jedziemy! A to nasz cel, Pyrzowice. Komuś się dzisiaj popsuje dzień. Za to nasz jest świetny, bo na rowerku. Jadę właśnie jedną z lepszych ścieżek Gliwic, Zabrza i okolic. Tutaj prowadzi wzdłuż takiej ruchliwej drogi. Super ścieżka z widokami na pola. Wróciłam się właśnie, bo zobaczyłam ten znak i teraz go czytam. Podziemia? Tu są jakieś jaskinie? Ale super. Jak ktoś z Was jest z okolic Tarnowskich Gór, tudzież Bytomia, no to dajcie znać, czy jest tutaj coś godnego zobaczenia. To znaczy, że można wejść, czy że nie? Nie wiem, wchodzę. Ładny całkiem parczek ojców Kamilanów. No a ja mam tutaj 25 km, także zatrzymałam się na małą pierwszą pauzę. Taste test. Podróbka Twixa z Kauflanda. Całkiem okej. Twix a la Kaufland. Kaufland a la Twix. Twix a la Sega. Jedziemy do miasteczka Śląskiego. Wiedziałam, że zjadę tutaj kawałek z trasy, wam pokazać. Hechłonakło, czyli jezioro. Całkiem spore w okolicach właśnie miasteczka Śląskiego. Zobaczcie. Cudnie tu. No i w ten sposób dotarliśmy do miasteczka Śląskiego, gdzie główną atrakcją jest drewniany kościół z dzwonnicą pochodzący z XVII wieku. Powiem Wam, że te tereny okolic miasteczka Śląskiego, Tarnowskich Gór, kojarzą mi się trochę z ścieżkami nad morzem. Dużo drzew iglastych, sporo piachu, który wszyscy kochamy i lubimy. Jezu, jak ładnie.
Teraz przed Wami pasieki, czyli pozostałości po zalanej kopalni żelaza Bibiela. Kopalnia w czasach świetności zatrudniała 700 górników, a w 1917 roku doszło do jej zalania. Większość sprzętu górniczego została zatopiona, na szczęście wszystkim pracującym na dole górnikom udało się uciec. Pasieki to teren leśny z wieloma malowniczymi jeziorkami, a gdzieniegdzie można zobaczyć pozostałości po starych budynkach kopalni. Tereny tu wokół zdecydowanie łaskawsze dla pieszych niż dla rowerzystów. Geos, co ty robisz? Ej! Jezus Maria. Powiem tak, jest pchanie. Jest. Pauza dla nóg. Siedzę sobie, obserwuję lotnisko, no i czekam, bo jest nadzieja na odlot za 10-15 minut. Ja sobie przy okazji chwilę posiedzę i następnym przystankiem będzie McDonald's. Będzie chociaż obiadek w końcu, już mam dość tych słodyczy. Co pospotowałam, to moje. No i teraz lecimy już przez Piekary Śląskie. Powoli, powoli w stronę domu. Mam drobny kryzys. Kryzys głodowy. Dużo górek było. Trochę jestem zmęczona tym wszystkim. Na tym zakręcie powinno być Odido. Także tam sobie kupię jakieś lody. No i jakoś dojadę do tego McDonalda na dłuższą przerwę. Ale jak tu mieć kryzys z takimi widokami wokół, no? Nowa Wieś, czyli najczęstsza nazwa wsi w Polsce. Morale nisko, ale zaraz McDonald's. Jadę właśnie do Julii z misją ratunkową. Zastrzyk motywacji jej dać do dokręcenia tej setki, a nawet w sumie grubo ponad. Także widzimy się, myślę, na miejscu. McDonald's generalnie uratował mi życie, ale strasznie mnie teraz brzuch boli. Pewnie po tym syfie całym, który zjadłam, zwykle tego nie jadam. No, jakoś to będzie, to jest, trzeba było wpakować. Do upragnionej setki zostały już ostatnie kilka kilometrów, także lecimy. Ja mam nadzieję, że tu już nic nie jeździ. Jest i ona. Na 98, prawie 9 kilometrze. No. No i nie jest solo teraz do końca. Mogę cię zostawić. Proszę Państwa, mamy to. Jest. Stówka. Pozdrawiam panów. No i co? Ta rajza w końcu dobiega końca. Wymęczyłam się nieźle. Wyjdzie prawie 116 km, wyszło dokładnie tyle. Tutaj Wam daję screena, oczywiście link do trasy jest w opisie. A teraz, sorry, ale jadę uzupełnić spalone dzisiaj kalorie. Bon voyage!